jak widzicie, szczeniak jest podawany mi na ręce przez właściciela, jednego z synów z właściciela. Znajduje się na nowym terenie, nigdy wcześniej tu nie był. Ja chcę zobaczyć, co on robi. Czy jest zainteresowany otoczeniem, jak reaguje na dźwięki, na wysokie dźwięki, na strzał z batu. Widzicie, ten jest troszeczkę zgubiony. Nagle z rąk, które znał, trafił w miejsce, w którym wcześniej nigdy nie był. I słyszę jakieś dźwięki, jakiegoś kolesia, który rzuca jakąś beczką z kamieniami, ale popatrzcie się, co się dzieje. Ogon idzie do góry i się przykleja do mnie. I sposób, w jaki on się do mnie przykleja, jest bardzo ciekawy. Robi to inaczej niż pozostałe szczeniaki, czyli nie wspina się do mnie, nie ma zachowań nerwowych, co wskazuje na to, że czuje się bardzo komfortowo w obecności człowieka. Nie pokazuje mi żadnych zachowań nerwowych odnośnie tego dźwięku, który się pojawia. Bardzo szybko się tak jakby odbudował z tego stresu pojawienia się w nowym otoczeniu. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do myśli, do głowy jest, że jest to pies, który jest mocno skoncentrowany na człowieku. Takiego szukam. Patrzymy dalej. Biorę bat do ręki, idę, patrzę, co się dzieje, uważam, żeby nie strzelić mu tuż nad głową. Strzelam, idzie dalej. Bardzo fajnie, ogon w górze, świetnie. Robię jakieś dziwne dźwięki, nachylam się, robię takie rzeczy, które są dziwne dla psa, czyli nagle głowa znajduje się nad głową psa. Kładę się, w zasadzie siadam, patrzę się, co się dzieje. On sobie spokojnie wchodzi, próbował wejść do mojej twarzy, polizać, ja się odsunąłem. Patrzę, co się dzieje z kontaktem z człowiekiem. Zaczynam go głaskać, patrzę się, czy eskaluje w jakimś stresie. Nie eskaluje w stresie, jest bardzo spokojny, bardzo taki pewny siebie w tym, co robi. Siedzi, czeka, obserwuje, taki obserwator, taki naprawdę bardzo spokojny pies w otoczeniu psa. Co robię? Podnoszę go sobie do góry. Patrzę, co się dzieje. Czy ogon się odgina na lewą stronę delikatnie, czy czuje się zgubiony. Nie czuje się zgubiony. Ogień wisi jak makaron. Zasłaniam oczy. Nic tu się wielkiego nie dzieje. To są takie typowe testy behawioralne. Oczywiście ja sobie troszeczkę je robię pod siebie. Możecie dużo znaleźć takich książkowych testów na internecie. Ja to robię już troszeczkę bardziej pod siebie. Patrzę. Głównie chodzi mi o to, w jaki sposób pies zareaguje po poddaniu go na stres. Dalej sobie ze mną chodzi, jest mocno zainteresowany, odpowiada na takie przywołanie, głaskam dosyć mocno, go głaskam, sprawdzam reakcje sensoryczne, sprawdzam, czy jak go dotknę mocno, co się dzieje, czy zaczyna się stresować, czy zaczyna unikać, odwracać głowę, lizać się, podnoszę go, nic, nic, nic tu się złego nie dzieje, pies nie próbuje się wyrywać, przychylam go, przyciskam do siebie. Wskazam wiele różnych rzeczy, co się może stać z psem, kiedy zostaje zdestabilizowany, traci kontakt z gruntem. Pamiętajcie, że jestem osobową osobą dla tego psa. Odkładam go na ziemi i co się stanie? Czy został w jakiś sposób poddany traumie, podchodząc do małej osoby? Nie. Zobaczcie, cały czas używam tego samego kanisterka, o którym na początku jak odrzuciłem. Odszedł ode mnie. A teraz ja go sobie głaskam. Odszedł kawałeczek. Tak, to głaskanie było dużo. Ale nie ma problemu z tym, żeby sobie do mnie podejść, podchodzi z boczku, od tyłu, wącha. To są wszystko nowe rzeczy, tak? Bo przecież to miał w pozycji wyprostowanej, ten kanisterek był dosyć wysoko od niego. Tutaj już jest nisko. I teraz ja będę robił za każdym razem rzeczy takie, które mogą go wprowadzić w stres. Nie będę robił już takich, których zna, tylko za każdym razem nowe rzeczy. Tak, żeby zobaczyć, jak on się odbudowuje z tego stresu. I on się pięknie odbudowuje. Jego celem jest być przy człowieku. Jego celem jest być blisko mnie, jego celem jest podążanie. Popatrzcie się na ogon, on jest zwieszony spokojnie w dół. Ja go dotykam, patrzę się, czy te mięśnie drżą, jak go dotykam, czy te mięśnie się napinają. Jeżeli zwrócicie uwagę na ruch głowy, ta głowa jest bardzo swobodna, płynna sobie chodzi na prawo, lewą stronę. Sprawdzam łuk. To było też dla mnie dosyć istotne. Była piękna suka w tym miocie, która od razu wykazała świetne zainteresowanie łupem. Bardzo często hodowcy robią tak, że te szczeniaki przygotowują dla osób, które będą brać i już się tam rozbawiają je na szmatkach i tak dalej. Patryk chciał zostawić te psy surowe, za co mu bardzo dziękuję. Ja chciałem zobaczyć, co się stanie z psem, który pierwszy raz w życiu widzi jakąś szmatkę, która się rusza. Nie był mocno zainteresowany, jest bardziej zainteresowany mną. Bardzo mi się to podoba. Ja takiego psa szukam, taki pies będzie mi potrzebny do pracy. Ten łup się pojawi. Dzisiaj nagrywam ten film, a pies ma już prawie 5 miesięcy, więc łup jest
po sufit, więc łuku jest wystarczająco, może się podzielić z innymi psami na osiedlu. Także jak widzicie, ten łuk się może pojawić u psa troszeczkę później. Tak naprawdę na drugi dzień, jak już był u mnie w domu, już się bawiliśmy na szmatkach, bawiliśmy się w poprawnych pych. Znowu strzał, rzucenie. Cały czas ta rzecz mnie łaskocze i daje mi fajną wskazówkę. Hej, ten pies jest naprawdę przyklejony do człowieka. Szukałem takiego po prawie 10 latach z bardzo niezależnym pitbullem. No i z wspaniale przyklejonym karekosą. Taki widok owczarka niemieckiego, który jest dzisiaj przyklejony, jest bardzo fajny. Wchodzimy do nowego pomieszczenia. Ciemne pomieszczenie. Bardzo dużo zapachów jedzenia. Ja wziąłem jedzenie i rozrzuciłem to jedzenie na podłogę. On nie był zainteresowany tym jedzeniem. To nie jest duży problem, bo dzisiaj z perspektywy czasu Wam mogę powiedzieć, że ma bardzo mocny popęd, jeśli chodzi o łaknienie i o jedzenie. Ale co dla mnie jest ważne, że jak widzicie, ta podłoga jest inna. Ona jest śliska. To jest podłoga w miejscu, które jest zaciemnione. Jest ciasne, jest sufit, są ściany i on sobie świetnie się odnajduje. Patrzcie, jak on się cieszy, że może być koło mnie. I tego właśnie szukam. Szukam psa, który jest w stanie wejść w każdą sytuację i potrafi się w niej odnaleźć. Wychodzimy sobie na zewnątrz. Co ciekawe, jak możecie zauważyć, że ten pies już jest do mnie przyklejony. Jest oczywiście hodowca, który się pojawił, ale ten pies jest do mnie przyklejony. Teraz popatrzcie, że tutaj kolejne ciemne pomieszczenie. Nigdy w tym nie był. Nawet się coś odsunęło. Wchodzimy do garażu. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Wchodzimy do garażu i ja sam nie wiem o tym psie, który jest w klatce. Zaraz zobaczycie, że ten pies zacznie mocno szczekać, a ten mały biesek nic sobie z tego nie robi, tylko sobie węszy. On sobie patrzy, kurde, gdzie ten Paweł poszedł. Idę za nim. Pyk, pyk, pyk. Nagle tutaj coś fajnego zauważyłem. Muszę sobie powąchać. Zobaczcie ten ogon, jak jest fajnie do góry wyciągnięty. Ja go wołam, on podchodzi, zero reakcji na psa. Ten pies dla niego praktycznie nie istnieje. Ja sobie uderzę gdzieś tam w worek, wygłupiam się. Pies nie ma z tym problemu. Patrzcie się, ile jest nowych przedmiotów, jakie jest tutaj taka presja otoczenia, taka presja środowiskowa. Jest nowa nawierzchnia, są nowe przedmioty, nowe dźwięki, nowe zapachy. I trzeba zaufać nowej osobie, trzeba zaufać nowemu człowiekowi, który wprowadza mnie w nowe środowisko. Nagle pojawiło się troszeczkę więcej osób. Patrzymy sobie, jak ten pies się odnajduje w otoczeniu większej ilości ludzi. Jest bardzo wiele rzeczy, które możemy sobie ocenić na zasadzie takich typowych testów behawioralnych, oceny osobowości. Ale bardzo ważne jest, żeby pójść z osobą, która pracuje regularnie z tymi psami i pracuje bardzo uważnie, czyli potrafi czytać zachowanie tych psów. Bo to, czy pies chwilowo nie reaguje na jakieś ciśnienie, przyciśnięcie skóry na łapce, przewrócenie, zakrycie oczu, strzał i tak dalej, to jest jedna rzecz. Ale bardzo ważne są te rzeczy, które pies wysyła zaraz po tym sygnały, czyli właśnie cała komunikacja. Kręcanie tej głowy, oblizywanie się, opuszczanie głowy, ogon, jak on macha, wysoko, nisko, końcówka, czy wchodzi pod ciało, pod brzuch. To jest wszystko też ważne. Bardzo ważna jest też taka intuicja trenerska. Jeżeli ja mam także, ja widzę psa, bardzo często nawet patrzę na psa i patrzę na jego wyraz oczu, widzę, czy one są zgubione, czy one są takie skoncentrowane, czy pies jest zaciekawiony tym otoczeniem, czy po prostu jest taki zgubiony w tym, co się wszystkim, co się dzieje. I dobrze jest, tutaj mieliśmy bardzo fajny, muszę powiedzieć, spójny obraz tego psa razem z hodowcą. To jest kolejna rzecz, że dobrze jest mieć osobę, która jest w stanie tobie doradzić w postaci hodowcy, ale to musi być hodowca z prawdziwego zdarzenia. Musi być osoba, która się interesuje hodowaniem psów, a nie tylko je produkuje. I Patek właśnie jest jedną z takich osób i nasze obserwacje na temat tego psa bardzo mocno się pokrywały. Patek powiedział, sprawdź sobie psy, powiedz mi, co myślisz, a ja ci powiem, co ja myślę o tych psach. I bardzo się pokrywaliśmy. Mało tego, Patek sobie wybrał najlepszą sukę, która tam była w miocie i starałem się go przekonać, żeby mi ją odsprzedał,
bo ona miała wszystko to, co Ujb jest, tylko że jeszcze więcej takiej determinacji łupowej w tym wieku wykazywała, czyli tak jakby w wieku 7,5 tygodni była o jakieś 3-4 tygodnie starsza od, emocjonalnie starsza od swoich braci i sióstr. I on ją sobie wybrał, ja próbowałem go namówić, żeby ją odsprzedał, jednakże Patryk był nieugięty i nie chciał jej sprzedać. No i bardzo dobrze. Ona w każdym razie na pewno da bardzo fajne potomstwo i jeszcze nie jedna osoba będzie mogła się cieszyć posiadaniem pieska od tego hodowcy. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że materiał się podobał i do usłyszenia następnym razem.